Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i dzisiaj mamy taką małą podróż po komiksach, które już powinniśmy w związku z audycją trochę znać, bo będą to kolejne tomy z serii wydawanych u nas w Polsce. Będzie to kolejno trzeci tom tytułu Ascender z wydawnictwa Mucha Comics oraz kolejne przygody postaci słodkich, jedzeniowych, czyli chodzi o Delisie z wydawnictwa Egmont, tytuł dla najmłodszych, więc będziemy mieć taki trochę taki miszmasz, czyli coś dla dorosłego, coś dla młodszego, ale ja to zawsze lubię powtarzać, że te dla młodszych osób komiksy to są też właściwie takie tak zwane all age, czyli tytuły przeznaczone dla po prostu osób w każdym możliwym wieku. Przypomnę, że Prosto z kadru znajdziecie na YouTubie, na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie Prosto z kadru i znajdziecie nas od razu. Możecie na socialach właśnie dać znać, że nas słuchacie, że obecny odcinek jest u was włączony. Może chcecie odnieść się do którejś z rzeczy, które będziemy dzisiaj omawiać, albo newsa, którego będę wam przekazać, bo do tego zaraz przejdziemy. Serdecznie do tego zachęcam. No i jak już wspomniałem, zaczynamy audycję od tradycyjnego przeglądu newsów. Dużo będzie dzisiaj o imprezach komiksowych, ponieważ poznaliśmy datę kolejnego poznańskiego festiwalu sztuki komiksowej, który odbędzie się jak zwykle w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. To jest cykliczna już impreza od kilku lat, gdzie zawsze fani komiksów mogą przyjść, zajrzeć, posłuchać prelekcji, spotkać się z twórcami komiksu, no i przy okazji zgarnąć też darmowe publikacje, które są co roku przygotowywane właśnie w ramach tego festiwalu, a to wszystko w tym roku odbędzie się w datach od 20 kwietnia do 23 kwietnia, włącznie 2023 roku. Przy okazji pozwoliłem sobie też na profilu podpytać, co z kiedyś jeszcze było tradycyjny 24-godzinny komiks, który się odbywał na miejscu w bibliotece w odpowiednim momencie, ale póki co jeszcze nie mamy na ten temat konkretów, w tym roku no, nic z tego nie wyszło, ale może w przyszłym, tak w komentarzu zasugerowano właśnie bezpośrednio czytelnia nowa. No i właśnie, imprezy komiksowe, to myślę, że warto przy okazji wspomnieć o tym, że mamy więcej informacji o Złotych Kurczakach. Jakiś czas temu wspominałem, że na oficjalnym profilu pojawiła się informacja, że tak, odbędzie się kolejna edycja i że więcej szczegółów niedługo, no i troszeczkę już ich poznaliśmy. Przede wszystkim data kolejnych Złotych Kurczaków to 25 lutego 2023 roku. Także już wiecie, jaką datę w kalendarzu również zaznaczyć. Mamy już kwiecień i mamy teraz jeszcze luty trochę wcześniej. Jak zwykle chodzi oczywiście o Wrocław. Zmienia się miejsce, w którym impreza będzie miała, gdzie będzie się odbywać, bo tym razem będzie to przejście dialogu przy ulicy Świdnickiej i jak organizatorzy tutaj podkreślają, to jest zaraz obok poprzedniej miejscówki, czyli Barbary, także nie powinno być problemu z odnalezieniem. Generalnie jeśli chodzi o wszystkie inne szczegóły, to nad tym wszystkim trwają prace, nad regulaminem. Wszystko ma być dopieszczone do ostatniego szczegółu, aby nie było żadnych wątpliwości. I również zostało wspomniane, że sama załoga Złotych Kurczaków nieco się zmieniła, ale w jaki sposób, to również będzie ujawnione trochę później. I teraz z życia polskiego komiksowa. W wywiadzie, jednym z wywiadów, które mieliście okazję wysłuchać z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, są dostępne na naszym YouTubie w archiwum audycji, mogliśmy usłyszeć o zapowiedzi drugiego Rzeź Zina, czyli takiego wydawnictwa niezależnego z takim bardzo makabrycznym, horrorowym tonem, jeśli chodzi o komiksu. No i na profilu pojawiło się już zestawienie nazwisk
kto będzie tworzyć tym razem. I będzie to kolejno Zwyrkę, Tomksys, Kamil Dukiewicz, Slawik, Przemek Jachnik oraz Tomasz Kątny. Jeśli chodzi o tą samą inicjatywę drugiego rzeź Zina, to o tym prawdopodobnie będziecie mogli posłuchać trochę więcej w jednym z kolejnych odcinków Prosto z Kadru, tak delikatnie zapowiem, także jeśli ciekawi Was ta publikacja, pierwsza część była dosyć głośna, zresztą też o niej wspominałem tutaj na audycji, mieliśmy rozmowy przy okazji premiery z niektórymi osobami w to zaangażowane, więc no to było mega popularne i rozbudowane, więc ponownie o drugiej części nie zabraknie informacji u nas. Teraz taka w sumie mniej ciekawa sprawa, ale myślę, że warta wspomnienia, ponieważ jakiś czas temu, w tym tygodniu mijającym, komiksowo tak bardzo mocno rozgrzała informacja o tym, że na jednym z serwisów aukcyjnych na portalu OneBit, z tego co tutaj doczytuję, pojawiła się oferta pewnej galerii, która sprzedawała mnóstwo, ale to mnóstwo oryginalnych prac z takich konkretnych nazwisk z naszego polskiego komiksowa, to znaczy mieliśmy pracę Bogusława Polcha, mieliśmy Grzegorza Rosińskiego, Janusza Christy, Babcia Chmiela. Było tego sporo. I to, co w sumie najbardziej wzbudziło kontrowersje, to fakt, jakie były jakby pierwsze podejrzenie, że coś tu jest nie tak, to były pierw ceny, które były bardzo, bardzo niskie, ale bardzo szybko wychwyciły niektóre portale czy osoby, które poznały, że po prostu te wszystkie prace nie są oryginalne, tylko są przerysowane. Czy to z prac znalezionych gdzieś opublikowanych w internecie, z czyichś rysów, na przykład z konwentów i tak dalej. No i zrobiła się z tego niemała afera, sprawa została nagłośniona, no i ostatecznie oferta tych prac z tego portalu zniknęła i jak tutaj właśnie doczytuję w jednym ze źródeł, ponoć no sprawa po prostu trafiła do organów ścigania, a przynajmniej tak tutaj gdzieś to czytałem. Więcej na ten temat możecie przeczytać chociażby na fanpage'u Na Plasterki albo na All Comics Are Beautiful Azabeth News 24. To jak gdybyście szukali dalej. Na sam koniec wspomnę, że w kinach właśnie wylądował kolejny film na podstawie komiksów, czyli Black Adam. Na pewno za tydzień będziemy mówić o tym filmie, będą wrażenia bezspoilerowe, no ale tymczasem warto to odnotować, więc jeśli jesteście zainteresowani, jak tam tym razem pójdzie DC na wielkim ekranie z taką postacią, która nie miała do tej pory okazji zabłyszczeć właśnie w kinie, no to sprawdźcie, dajcie znać, jak się bawiliście, oczywiście bez spoilerów. Dbamy o to, żebyście mogli po prostu iść z otwartą głową na każdy z takich seansów. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd newsów, a my do konkretnych komiksów przejdziemy już za momencik. Delisie, tom drugi Mniam. Z wydawnictwa Egmont. Delisie to jest taka bardzo specyficzna seria twórczości Meago i Macieja Kura, która opowiada o Delilandzie, o takim świecie, krainie, gdzie mamy postaci, które reprezentują jedzenie. Czyli mamy postać, która reprezentuje spaghetti, mamy postać, która reprezentuje konkretny rodzaj sera, konkretny rodzaj makaronu, lodów, owoców, warzyw. No po prostu, wiecie, jakby pod tym kątem nie ma właściwie zbyt, nie ma ograniczeń, po prostu jest tych postaci multum, jest o czym opowiadać i oglądamy, czytamy w tym komiksie właśnie, co tam się ciekawego dzieje w tej krainie, jak te postaci ze sobą interaktują i to jest głównie seria taka właśnie bardziej komediowa, lekka, idealna dla najmłodszych osób, które się chcą zapoznać z komiksem, ze sztuką komiksu. Świetny prezent dla dzieciaków, jeśli się zastanawialiście pod tym kątem, bo to jest taki komiks w pełni bezpieczny, bo tam nie ma żadnej jakiejś dużej agresji, nie ma brutalności i tak dalej. No i właśnie takim jednym chyba najbardziej takim wyznaczającą się rzeczą, jeśli chodzi o ten humor, który tu jest, to jest chyba taki slapstick i to chyba jest tą taką ewentualnie największą brutalnością, że to jest taki kreskówkowy slapstick, jeśli mogę to tak określić. No i drugi tom przynosi nam właśnie, mam takie wrażenie, miałem takie odczucie, bo przerwę między pierwszym a drugim miałem dosyć sporą. W dwójce wydaje mi się, że ten slapstick jest czymś
jeszcze bardziej obecnym niż w tym tomie pierwszym, bo jest tutaj naprawdę dużo takiej komedii trochę bardziej fizycznej, takiej gagowej, gdzie po prostu tym językiem, narracją komiksową jest tutaj no, sporo zabawy nad tym, przy tym, żeby właśnie w odpowiedni sposób to pokazać i rozbawić, czasem trochę czasem takimi sposobami, które już znamy, a czasem takimi trochę bardziej wyjątkowymi. No i te wszystkie gagi oczywiście są też podkreślane tymi charakterystycznymi postaciami. No bo tutaj znów mamy zbiórkę opowieści. To nie jest tak, że mamy jedną długą, ciągłą fabułę, opowieść, tylko mamy to podzielone na dłuższe i krótsze historie. Najkrótsze historie z tego, co kojarzę, są na 2-3 strony. Dłuższe historie potrafią je mieć ich znacznie więcej. No i na przykład właśnie jedna z pierwszych historii, którą tutaj mamy, opowiada nam o czymś, co rozbudowuje bardziej ten świat, w którym się znajdujemy. Jakby dostajemy większy wgląd na to, jaką ma historię, jak wyglądał kiedyś. Mamy tutaj motyw takiego sekretnego przepisu, który gdzieś zaginął i został odnaleziony i teraz na jednej z naszych bohaterek spoczywa jakby obowiązek odtworzyć ten posiłek. Tutaj jest to ramen. I to, co się dzieje po drodze, no właśnie jest pełno tej komedii, zwrotów akcji. I jakby wspominam o tej opowieści nie tylko dlatego, że jest pierwsza zaraz na samym początku komiksu, ale wydaje mi się też, że była jedna z najciekawszych. Jest taka inna, dłuższa opowieść w środku, w której mamy opowieść o tym, jak w przeszłości pewne dwie jakby frakcje miały ze sobą bardzo spory konflikt, a właściwie dwie z postaci miały takie największe ze sobą taką niezgodę. I jest opowieść właśnie o tym, skąd to się wzięło, jak to się wszystko potoczyło i jak zakończyło. Też w sumie takie budowanie świata, tylko trochę inaczej. Ale jakoś po prostu ta pierwsza opowieść najbardziej mnie chyba z tego wszystkiego wciągnęła. Ale jakby też te krótkie opowieści też mają tutaj sporo ciekawych momentów. Bardzo mi się podoba historia, która jest opowiedziana całkowicie bez słów, tylko za pomocą obrazków pokazywanych w ramach tymków komiksowych. To reprezentuje formę komunikacji takiej jednej z młodszych właśnie postaci, co nam pozwala jakby to z jej perspektywy właśnie oglądać. I no cóż, co mogę powiedzieć, to jest zbiór po prostu całkiem udanych, moim zdaniem, fajnych, śmiesznych gagów i historyjek. No, może tylko jakieś pojedyncze się zdarzały, gdzie jakoś nie byłem mocno zaangażowany w to, co się dzieje, ale muszę przyznać, że jakby przez ten natłok postaci, jaki tam jest w środku, to trzeba jednak się trochę skupić podczas tego czytania, żeby się nie pogubić, bo teoretycznie komiks należy do tych bardziej raczej chudziutkich albumów, no ale przez to, ile tam jest tych postaci i tych interakcji między nimi, to ma się wrażenie, jakby naprawdę tam się działo naprawdę znacznie, znacznie więcej, więc to nie jest tak, że nie wiem, historia ma 2-3 strony i myślimy, że bardzo szybko przez nią przejdziemy. Nie. Jakby to, że właśnie przewija się tam bardzo dużo postaci, które właśnie interaktują ze sobą. To jest to, że to nie jest tak, że mamy mnóstwo bohaterek, które gdzieś są tam w tle, tylko one jeszcze właśnie ze sobą rozmawiają, patrzą, co się dzieje i tak dalej, przez co to jest takie trochę bardziej angażujące, wciągające w ten świat. Jakby wchodzimy w niego i czujemy ten tłok, ale to nie jest taki negatywny tłok, że nam się chce stamtąd wyjść, tylko jesteśmy bardzo zafascynowani tym, co się dzieje wokół. Jestem ciekaw, jak by się sprawdził taki album z Delisiami, który byłby jedną długą opowieścią na cały album, albo tak pół na pół, bo jakby tych kilka dłuższych fabuł właśnie pokazuje, że da się tutaj, jakby, że to też działa w formie jakiejś dłuższej opowieści, kiedy możemy się skupić dłużej na jednej, na przykład jednej konkretnej głównej bohaterce, a nie być rozproszony właśnie po tych innych postaciach dookoła. To jest jakby to wszystko działa, jak najbardziej, tak jak już mówiłem, to też nam daje super jakby wgląd w ten świat i jakby możemy poznać perspektywę każdej z postaci z osobna, ale wydaje mi się, że też na pewno fajnie by było zobaczyć coś jeszcze dłuższego w tym formacie, aczkolwiek podejrzewam, że biorąc pod uwagę, do kogo jest głównie skierowany ten komiks, czyli jakby targetowany dla najmłodszych, to wydaje mi się, że tutaj po prostu ta forma krótszych opowieści będzie się sprawdzać po prostu znacznie
Lepiej. Szczerze mówiąc, to chyba wszystko, co bym miał do powiedzenia na temat drugiego tomu Delici. To jest naprawdę fajnie, poprawnie, super skonstruowany komiks. Mnie daje mnóstwo radochy. Jest w środku przepis na wykonanie potrawy znowu, więc jakby polecam chociażby jeszcze z tego powodu sprawdzić, bo takich komiksów, gdzie mamy jakieś przepisy, to się nie trafia zbyt często, więc myślę, że dla osób zainteresowanych tym bardziej jest to coś ciekawego do sprawdzenia. Także Delicie, tom drugi z wydawnictwa Egmont. Przechodzimy do ostatniego komiksu w naszej audycji. Mieliśmy coś dla najmłodszych, dla wszystkich. Teraz przechodzimy do komiksu raczej przeznaczonego dla dojrzałego, starszego czytelnika. Ascender, tom trzeci, cyfrowy mag z wydawnictwa Mucha Comics. Ascender to tytuł od Jeffa Lemira i Dustina Nguyena, który jest kontynuacją serii Descender. Coś, co bardzo pokochałem, co bardzo polubiłem i byłem bardzo zaangażowany w tą historię, która była u nas publikowana w Polsce. Oryginalnie to w Stanach wychodziła w ramach Image Comics, czyli wydawnictwo niezależne. Jest to po prostu autorska seria, niepowiązana wcześniej z żadną inną franczyzą. Także jeśli szukacie komiksu autorskiego, to właśnie Descender i Ascender to jest coś, co powinno przykuć wasze oko. No i oczywiście jest to komiks osadzony w kosmosie, w odległej przyszłości, chyba można tak powiedzieć, no tak przynajmniej ja bym powiedział. Nie mamy tutaj Ziemi, mamy różne planety z różnymi mieszkańcami, z różnymi rasami sequel. Ascender jest sequelem, gdzie przez to, że mamy też tytuł trochę inny, to przez jakiś czas myślałem, że Jeff Lemire pisze komiks, który mimo tego, że jest kontynuacja, to będzie chciał działać też jako dzieło niezależne. Bo mamy inną główną postać, która prowadzi całą narrację. Mamy teoretycznie na początku nakreślony pewien konflikt, który jest czymś zupełnie nowym i niezwiązanym z tym, co mieliśmy wcześniej, bo mamy po prostu świat, w którym nagle zaczyna panować i budzić się magia, która wcześniej nie była obecna, bo rządziła galaktyką robotyka, wiecie, cyfrowe maszyny i tak dalej. No a teraz żyjemy w czasach, w których tego nie ma, to powinno być zakazane i tak dalej, i mamy tą magię, która jakby rządzi tym światem, i mamy taki byt zwany matką, która jakby jest jakby władczy, jakby pragnie zawładnąć tym wszystkim, co się dzieje w galaktyce, na wszystkich planetach, co oczywiście nie jest dobrą rzeczą, bo mamy do czynienia z kimś, kto po prostu chce rządzić i zniewolić sobie wszystkie żywe istnienia, przy okazji właśnie zabraniając używania technologii. No i właśnie długo się zastanawiałem, w jaki sposób Lemire będzie chciał prowadzić tą opowieść, ponieważ na samym początku teoretycznie wprowadzenie jak do czegoś zupełnie nowego, potem coraz więcej tych nawiązań do historii poprzedniej, no bo naturalnie wracają pewne postaci, które poznaliśmy wcześniej. I tak byłem ciekaw, czy teraz w takim razie to będą tylko takie delikatne wzmianki, które w kontekście nam cały czas będą działać i nie będziemy musieli rozpamiętywać tego, co było w przeszłości, bo to, co jest potrzebne do zrozumienia historii, to nam pokażą. Czy raczej to będzie tak, że jednak w pewnym momencie znajomość oryginału, znaczy oryginału, tego, co mieliśmy wcześniej, będzie niezbędne. No i okazuje się w tym trzecim tomie, że jakby to już definitywnie nam nakreśla to, co rzeczywiście Lemire miał na myśli, pisząc Ascendera. Wydaje mi się, że Ascendera nie można traktować jako całkowicie niezależne dzieło, ponieważ jest tutaj zbyt dużo nawiązań do Descendera, zbyt dużo nawiązań do jego zakończenia i tego, co się tam działo. Jest to de facto po prostu taka czysta kontynuacja, gdzie bez części pierwszej ani róż. No bo ktoś się mógł zastanawiać, dlaczego aż tak bardzo przywiązuje do tego uwagę. No jakby może mi się to źle wydaje, ale wydawało mi się, że kiedyś jakby Ascender, kiedy był zapowiadany, był
opisywane raczej jako coś też trochę bardziej niezależnego. No i przede wszystkim to nie był, nie wiem, Descenders z dwójką w tytule czy coś takiego, a mamy tutaj funkcjonujący tytuł, który no jest powiązany z oryginałem, ale jeśli ktoś zobaczy po prostu gdzieś w ofercie ten komiks, no to nie jakby nie ma jak skojarzyć, że to jest konkretnie sequel, dopóki się gdzieś bardziej w to nie wczyta. Także no, jeśli by ktoś chciał zacząć przygodę typowo z Ascenderem, no to to nie jest zbyt dobry pomysł, ponieważ minie nas bardzo dużo kontekstu. Kontekstu, który w tym trzecim tomie jest bardzo istotny. W poprzednim znowu mieliśmy powrót jednej bardzo wyrazistej postaci znanej z oryginału, która towarzyszy nam teraz naszym postaciom w tomie trzecim. Muszę przyznać, że w pewnym, jakby, bo dużo się działo w tomie poprzednim, coraz trudniej mówić bez spoilerów o tym komiksie, bo tam jakby Lemire zawsze pisze te komiksy w ten sposób, że zostawia nas w każdym tomie z czymś kontrowersyjnym, czymś, z czego się nie spodziewamy, gdzie jesteśmy wściekli, ale w taki dobry sposób, bo po prostu emocjonalnie nas porusza to, co się dzieje z tymi postaciami. I to jest właśnie chyba najważniejsze i najlepsze w komiksach, w większości komiksów od Lemira, że kiedy on tworzy, to nam zależy po prostu na tych postaciach. Jesteśmy emocjonalnie z nimi połączeni, dlatego kiedy dzieje się coś dobrego z nimi, to jesteśmy szczęśliwi. Kiedy dzieje się coś złego, to jesteśmy wkurzeni, zdenerwowani, że coś takiego się właśnie wydarzyło. Dzięki czemu, no, dzięki temu jakby no, komiks jest bardziej dla nas wartościowy. Lemire to potrafi jak najbardziej zrobić. No i w poprzednim tomie była taka jedna kontrowersyjna, taka jedna mocniejsza rzecz, która jakby była, no, lemirowska, może tak w ten sposób to powiem. Natomiast w trójce jest to praktycznie od razu odkręcane i na początku myślałem, że to ma być jakaś forma pułapki dla czytelnika, że pomyśleli, że teraz Lemire pisząc to miał takie, aha, teraz ich nabiorę, że niby wszystko wróciło do normy i że to wszystko, co się wydarzyło wcześniej, nie miało żadnego znaczenia i w sumie to będzie tylko takie pozorne, bo zaraz znowu jednak się potwierdzi, że to, co się stało w poprzednim tomie, to się stało i tego się nie da odkręcić, ale jednak się odkręciło. I nie tylko mam wrażenie, że to straciło, to co widzieliśmy w tym drugim tomie, całkowicie traci na znaczeniu dla mnie, ten impact tej sceny już nie jest tak bardzo mocny gdzieś w głowie po lekturze tomu trzeciego, gdzie po prostu wydaje mi się, że to zagranie było jakby całkowicie niepotrzebne w tym wszystkim i nie rozumiem do końca tej decyzji narracyjnej, którą podjął Lemire. I to jest w sumie taki jeden z elementów, który powoduje, że chyba nie lubię Ascendera tak samo mocno jak oryginał, bo wydaje mi się, że gdyby właśnie poszedł bardziej w stronę oryginalności, w tym sensie, że jednak byśmy się odcięli mocniej od ekipy pierwotnej, i nie zrozumcie mnie źle, ja bardzo lubię tą oryginalną ekipę postaci i byłem bardzo ciekaw, co się z nią stało dalej po tym finale dosyć kontrowersyjnym Descendera i z chęcią bym oglądał ich dalsze losy albo jakieś wzmianki, chociaż najmniejsze, ale nie jako główne postacie, jako znów główna ekipa, bo kiedy dostajemy nowy casting bohaterów, jeśli mogę tak to określić, zaczynamy ze świeżą, jakby pustą kartą, jakby możemy się znów do kogoś nowego przywiązać, poznać i zobaczyć historię, opowieści, akcje zupełnie inne niż z tamtymi postaciami, ale nadal w tym samym świecie, a szczególnie, że mamy zupełnie inne okoliczności. No bo właśnie, jeśli już byśmy mieli się jednak skupiać na tych postaciach, które znamy z oryginału, w sensie z Descendera, to jednak bym wolał, żeby to było 100% skupione na nich, bo mamy zupełnie inny świat, inne okoliczności, inny wszechświat właściwie, w związku z tym, że mamy dominującą magię, ale jednak mamy tutaj to wymieszane, że mamy trochę tych nowych postaci z tymi starymi i to się ze sobą tak próbuje jakby krzyżować, żeby to wybrzmiało naturalnie, ale mam wrażenie, że to nie do końca tutaj działa. I nie zrozumcie mnie źle, ten komiks nadal jest całkiem wciągający i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, o co chodzi z tą całą magią, co się tutaj dzieje, jak to się wszystko rozwiąże, czy nasi główni bohaterowie przeżyją wszystko cało tym razem, czy może dowiemy się czegoś więcej na temat tego finału z oryginalnego Descendera, jakby ja jestem tego wszystkiego ciekaw, ale to nie jest już aż tak bardzo emocjonalna opowieść chyba jak jedynka. Następny czwarty tom, z tego co pamiętam, chyba będzie ostatnim, więc no
wtedy będziemy mogli to w stanie najlepiej ocenić. Natomiast wydaje mi się, że od tego trzeciego tomu Ascender troszeczkę marnuje swój potencjał na to, czym mógł być. Szczególnie, że naprawdę nie znamy odpowiedzi na bardzo wiele pytań i mam wrażenie, że to wszystko będzie bardzo, bardzo wszystko domykane tak na szybko. Tego się też dosyć boję. No i cóż, Ascender, tom trzeci, średniak moim zdaniem, bo trochę zawodzi zagraniami, które niszczą trochę ten impact, który mieliśmy ze scen i motywów z tomów poprzednich. Nadal intryguje, nadal wciąga, ale gdzieś ten delikatny niesmak pozostaje. Aczkolwiek to jest nadal komiks namalowany akwarelami przez Dustina Nguyena, więc wygląda fenomenalnie. To jest nadal komiks napisany przez Jeffa Lemire'a, więc mamy też dużo dobrych momentów w tym komiksie, ale nie należy to do jego najlepszych prac, przez co i jest to raczej dosyć średnie. Ascender, tom trzeci z wydawnictwa Mucha Comics. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę, mówiliśmy dzisiaj o drugim tomie serii Delicia z wydawnictwa Egmont i o trzecim tomie serii Ascender z wydawnictwa Mucha Comics. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami, z komiksem i w Radio Afera. I mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z gardła. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.